uciekają w przedmorski, nim nie odczarł. Dobra wróżka w tych czarach swe palce maczała, do dziewczyny z księciem tak połączyć chciała. A właścicielka tego pantofelka szklanego miała macochę z córkami charakteru podłego. Jaka to bajka? Świetnie. I zagadka trzecia. Jaka to bajka, gdzie księżniczka najpiękniejsza nawet nie szuka swojego księcia, lecz mieszka w lesie z krasnoludkami, bo ukrywa się przed macochy czarami. Ta zła macocha swoimi czarami kusi królewnę pięknymi jabłkami, a gdy ta gryzie jabłko czerwono-złote, prawie jak nieżywa pada zaraz potem. Bajka ta jednak dobrze się kończy, bo książę piękny pojawił się w porze i pocałunkiem księżniczkę do życia zbudził. Jaka to bajka? Kto powie szybko, kto będzie się budził? No świetnie, to dobrze. No ale cóż, magiczne karty. Ale. A co by było, gdyby tak nie chcąc? Jakiś pisarz te bajki potrącił, potem je złożył, lecz tylko częściowo. I stworzył bajkę zupełnie nową. Chcecie wiedzieć, co w tej bajce było? Chcecie zobaczyć, co się wydarzyło? Tak. Więc was zapraszam na nasz spektakl nowy. Obajkowy Kogiel Mogiel jest właśnie gotowy. Zapraszamy. Muszę ją znaleźć. Taka pomyłka. Chodź, kogo szukasz? Szukam królewny z groszkiem. A gdzie ten groszek, z którym razem szukacie? Nie ja z groszkiem, tylko królewna, a konkretnie z puszką. No to z puszką czy groszkiem, bo nie wiem. Najgorsze to pomyłka. To pomyłki też szukasz? Dziwne. Szukasz aż czterech osób. Królewna, groszek, puszka, pomyłka. Czy jeszcze ci ktoś zaginął? Nie zwracaj na niego uwagi. Lepiej powiedz coś o tej pomyłce. Ano tak. Głupia pomyłka. Moja matka, nie mogąc nigdzie kupić ziaren grochu, podłożyła królewnie pod prześcieradło puszkę z groszkiem. Poobijała się biedulka okropnie. Znaczy ta królewna, nie matka i nie puszka. A co masz w ręce? Klucz do konserwy. Otworzę tę głupią puszkę i wtedy królewna wyśpi się porządnie. Bo jak jej groszek konserwowy wsypię do łóżka, to go nawet nie poczuje. A co zrobisz z puszką? No, wyrzucę oczywiście. To nie wyrzucaj, przebieram się na robaki. Jak tylko znajdę królewnę, to puszka będzie twoja. Ale zalatany, ale zalatany. Nawet nie zapytał, czy może mi pomóc. A mógł? Nie. A ja mogę? Nie. Tak naprawdę to nikt mi nie może pomóc. Dlaczego? Bo nie potrzebuję pomocy. No to cześć. Zaczekajcie, dokąd idziecie? Do swoich. Dowiem się, co ze śmieszną. A co to za jedna? Królewna. Groszkiem? Nie, z jabłkiem. Mogłyby otworzyć sklep właśnie na mocowe.
Bardzo to śmiesznie. No to cześć. Płoszysz nam ryby. Ryby? Jakie ryby? Nie jadam. Wolą barany. Wszystkie smoki wolą barany. A ja w szczególności, jakie smok. Niestety, my łowimy tylko ryby. To znaczy, próbujemy je złowić. Przepraszam szanownego pana, czy widział pan przypadkiem smoka? Smoka? Jakiego smoka? Wawelskiego. Wawelskiego nie widział. A jakiego pan widział? Żadnego. Ani wawelskiego, ani nie wawelskiego. Żadnego. Tylko wędkarza. Widziałem go. Wędkarze mnie nie interesują. Lubię smoki, no i barany. To tak jak ja. Barany i owieczki. O, wspaniale. Mam wspólne zainteresowania. Pozwoli pan, że się przedstawię. Szef stratewka jestem. Podwawelski smakosz znaczy. Zapraszam serdecznie za lody. Porozmawiajmy o naszych wspólnych zainteresowaniach. Przepraszam. Czy pan wie, jak mogę dojść do zamku? Nie wiem, przykro mi. Widzę, że siedzi pan tu bardzo długo. Już ziemskiem pan odwrócił. A myślałam, że pan wie wszystko. Nie wiem nic. Wszyscy nas o coś pytają i puszczą nam ryby. My nie jesteśmy informacją turystyczną. A ryby biorą? Nie bardzo. Pewnie nie lubią obawy. A może na groszek wybrały? Niech pan spróbuje. Dzięki. A masz może klucz do konserw? Nie mam. Do widzenia, pani. Poszła. Szkoda, że nie ma tego gościa z kluczem. O! Dobrze, że jesteś. Masz może klucz do konserw? Klucz? Zostawiłem pod słomianką w zamku, gdy wychodziłeś szukać królewny. A co ci tam sterczy z kieszeni? Pantofelek. Co? Pantofelek. Szukam do niego królewny. Tej odgrochu? Tak, tej odgrochu i popiołu. A znasz ją? Jasne, poszła tam. Oj, tu widzę jakieś królestwo. A może tu jakieś są królewny, które pasują do tego buta? Nie. 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 Ja to nie jestem dziewczyną. Ja też. No nic, mógłbym szukać dalej. Dziękuję, jesteś świetnie poinformowany. Na robaki nie biorą, na groch nie da rady. W życiu nie złowimy tej złotej rybki, a tak potrzebujemy paru dodatkowych groszy. A gdyby tak? Jasne, to wspaniały pomysł. Oho, jest tu kto? O, informacja turystyczna, doskonale. Proszę panów, proszę panów, proszę mi pomóc. Bardzo chętnie. O co chodzi? Bo widzi pan, wyszła z królewskiego baru. Właściwie to wybiegła. Rozumie pan, musiała. Wróżka, czary, takie tam ważne powody. Zrobiłam to trochę za szybko i właśnie spadł pan pofelek. Nie wiem, gdzie i kiedy. I teraz go właśnie szukam. Nie widział go pan? Oczywiście, że widział. Poszedł tam. Jak to poszedł? Zabrał go na wycieczkę pewien przystojniaczek. Naprawdę? To biegnie za małym pantofelkiem. Zapłata dla pana. Momencik. Mam prośbę. Czy może pani poprosić, albo otworzył pan tę puszkarz? Thank you.
urodzenia nogi od wypatrywania. A może odwrotnie. Wszystko jedno. O, jak wspaniale. Czy mogę u panu zasięgnąć informacji? Właśnie po to tu jesteśmy. Słuchamy cię, panienko. Szukam krasnoludka. Takiego Marca w czerwonej czapeczce. Nie przyszedł na kolację, więc bardzo się o niego niepokoję, bo to ogromny łakomczuk. Nigdy dotąd nie zapominał o posiłku. Zwłaszcza, że dziś przygotowała jego ulubione kotlety w żołędzi. Nie widzieli go panowie przypadkiem? O, widzę, że szanowny pan zmienił profesję. Dobrze się składa, bo potrzebuję informacji na temat pewnej królewy. Pamięta pan? Tej, która pobijała się na grobu. Czy to przypadkiem nie ty, pani? Nie, to nie ja. Ja jestem ta odjadka. Też poza tutaj. Szkoda, bo bardzo mi się podobasz. Poza tym nie mam już siły uczyć się po całym królestwie. Nie zostałabyś moją żoną? O, ja wiem. No może. A czy ty mnie kochasz, panie, znamy się tak krótko? Poczekaj. Jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę. Już. Teraz. Kocham cię szalenie. Minęło mnóstwo minut i miałem czas, aby się zakochać. Chodź ze mną. Przedstawię cię rodzicom. Zaczekajcie. Momencik. Czy potrzebujesz jeszcze ten klub do koncert? Oczywiście, że nie. Jest wasz. Aha, jak mi się pokazała ta odwrotu, to mnie tu nie było i nic nie wiecie. A tu macie zapłatę za patykę. Właśnie gdzieś tu sama poszukam.
świata zjeździłem. Nigdzie nie mogę znaleźć logi do tego buta. W tym królestwie też już szukałem, prawda? Tak. O matko, mój pan to Felek. O matko, znalazłem nogę. Nawet dwie. A na tych nogach piękna królewna. To ja się schylam bez sensu. Oczy wypatruję. A ty tak po prostu sobie stoisz z moim pantofelkiem i nic nie mówisz. Bo mnie zatkało. To znaczy, bo nie miałem zachwytu. Prawda, że ta królewna jest piękna? No tak. Nie tak, że się podoba. A jeśli ją poproszę, żeby została moją żoną, myślicie, że się zgodzi? Tak. Spróbuję. O piękna królewna. Ty zostaniesz moją żoną? Jasne. Ale daj mi wreszcie ten but, bo głupio oświadczyny na jednej nodze przyjmować. No, teraz mogę zostać twoją żoną. Zapłać temu panu i możemy iść do ślubu. Już płacę. Nie wiem za co, ale wszystko jedno. Zupełnie inna bajka.
dziadek Wiktora Wasiłowskiego. Księżniczka pierwsza, babcia Mateusza Jerzy. Trzecia, babcia Mateusza Jerzy.